Dzień dobry, witam się z Wami Łowca Ruin i w dzisiejszym odcinku zamiast normalnego urbexu chciałbym opowiedzieć Wam pewną historię. Pewnego sierpniowego popołudnia wraz z Crackersem postanowiliśmy eksplorować pewien basen mieszczący się na Górnym Śląsku. Już na wstępie zauważyliśmy, że na terenie jest ochrona. Widzieliśmy sporo tabliczek informujących nas o tym, ale mimo wszystko zdecydowaliśmy się eksplorować ze względu na fakt, iż już sporo osób eksplorowało to miejsce i nikt nie został jeszcze przełapany. Mieliśmy nadzieję, że nam również się tak poszczęści. Rzeczywistość była trochę inna. Na samym początku eksploracja przebiegała bardzo spokojnie. Już na sam koniec, gdy do nagrania został nam jeszcze jeden basen, włączyła się czujka ruchu, przez co musieliśmy uciec, przeskoczyć przez płot, po czym złapała nas ochrona. Teraz możecie zobaczyć właśnie na filmie, jak ochrona kazała mi usunąć wszystkie materiały. Na całe szczęście Crackersowi, za co mu bardzo dziękuję, udało mu się ocalić większość materiałów. Dzięki temu teraz również możecie zobaczyć, jak uciekaliśmy, gdy usłyszeliśmy czujkę ruchu. Nawet nie próbuję, bo jest kłódka, ale są jeszcze, mogą być jeszcze inne wejścia na teren. A to miejsce takie spokojne. Jopert. A panowie nas tam widzieli, czy przyjechali dopiero jak się alarm włączył? Nie. Widzieliśmy was na kamerach. Aha. Tam są kamery. Zauważyliśmy. Zauważyliśmy, tylko byliśmy zdziwieni właśnie dlaczego nikt po nas nie idzie, nie? No skoro są kamery. Jeszcze ja hałasu tam narobiłem przy wchodzeniu, tam gałęzi połamałem. No ale my nie od głównego wejścia, tylko tu nas widzisz, czekamy, tu podjeżdżamy, bo wiemy, że się tu uciekali. Nie? Aha. Nie, no jest trenu uciekać. Panowie tak w aucie, czy tak siedzą, czy taka szybka akcja? Tak szybko? Szybka akcja. Szybka reakcja, no. Nie ma szans. Bytom, tak? Tak, Bytom. Słuchajcie, nie chcemy wam robić. No rozumiem. To jest dla was kłopot straszny, no. Tak. Także dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Jeżeli ten film ci się spodobał, to możesz mi dać znać o tym, zostawiając łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. Zapraszam też również na kanał Crackersa. Również możecie go zasubskrybować. Fajne filmy. Polecam. Także widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.